3 maja Rzeczpospolita Polska obchodziła 223. rocznicę uchwalenia konstytucji, którą dzisiaj nazywamy Konstytucją 3 maja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w każdym państwie. Zawiera w sobie wszystkie najważniejsze prawa i zasady niezbędne do funkcjonowania narodu. Historia jest ważna w życiu człowieka, a szczególnie historia Polski może cieszyć się jedną z najciekawszych historii. Pomimo wielu wzlotów i upadków, po tych wszystkich latach niewoli i wielu problemach ze stron silniejszych państw pokazaliśmy, że po prostu Polacy potrafią stworzyć własną konstytucję, potrafią wyjść na wprost problemom i dlatego uważamy, że jest to bardzo ważne święto w naszej historii, jedno z ważniejszych. W Karlinie rocznicę uchwalenia tak ważnego aktu prawnego uczczono podczas uroczystej mszy świętej, która stanowi o samoistnieniu, o samoświadomości narodu, państwa, tego właśnie odrodzonego po rozbiorach i tej samoświadomości, kim jesteśmy w wymiarze wiary. Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie wieńców pod krzyżem. Przypomnieniu wydarzeń z czasu uchwalenia konstytucji służyły również przygotowane przez młodzież, dzieci i orkiestrę dętą występy wokalno-taneczne. Wspaniały polonez w wykonaniu przedszkolaków wzbudził uśmiech na twarzach wszystkich zgromadzonych, a kolejne występy pokazały, że święto 3 maja jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj są dwa święta, bo jest i państwowe, i kościelne, bo jest święto Matki Boskiej i ważne, żeby i dzisiaj też na tych naszych uroczystościach była taka sytuacja, że święciliśmy najpierw w kościele, później tutaj na zewnątrz, szczególnie z naszymi najmłodszymi, a najwięcej radości i uśmiechu na twarzy na pewno wywoływały przedszkolaki. Nad organizacją i prowadzeniem imprezy czuwali przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, którzy wspólnie z harcerzami sprawili, że uroczystości w sposób godny uczciły pamięć wydarzeń z 1791 roku. To jest święto państwowe, to jest patriotyzm. Jeżeli my im tego nie przekażemy, no to któż to zrobi? Warto pamiętać również, że dzięki współczesnym patriotom nie byłoby odzyskania niepodległości w roku 1989. Bez nich Polska nie byłaby w NATO i Unii Europejskiej.